Hej, siemanko ludziska, z tej strony MES. Witam was w kolejnym odcinku. Tak jest, jeszcze kontynuujemy zeszły tydzień, czyli do 17 września. To by było od którego? Zacząć? Od 13, tak. Nie, 13? Nie, od 11 bym powiedział bardziej. Od 11 do 17, no bo zawsze do piątku robimy. Nie patrzeć, no, czyli od 11 do 17 i kolejna porcja trailerów, które się zrodziły, takie bardziej ciekawsze, jakby nie patrzeć się, przynajmniej tak mi się daje, że są takie ciekawsze, więc lećmy od razu dalej z grubiej rury, Returnal, także zobaczmy co tutaj ciekawego, tu jest prawie 8-minutowy, więc... Rated T for Teen. Returnal is a third-person roguelike sci-fi shooter for the PlayStation 5. The game runs on Unreal Engine, but uses a lot of custom tech. To już wiem, który to jest. Okej, dobra. Co oni tutaj generalnie zapowiadają? Official VF Breakdown Gameplay Overview. In this video, we'll have a closer look at our programmable particle system and how we used it to create some of the key VFX features for Returnal. This includes things such as some of the vegetation, RIP PC. Like tentacles. And volumetric fog driven by fluid simulations. Czyli to takie wizualne jeszcze takie smaczki dodają do gry. Character effects and tentacles in particular. Tentacles in Returnal are constructed from chains of particles. Our VFX. Okej, dobra, ale pokażcie coś trochę więcej. Trochę się przyspieszymy, bo tu chyba jakoś nic mocno takiego ciekawego nie ma. Poza tymi, że są światełka. Okej, dobra. No to chyba możemy sobie poderować. Tutaj nic ciekawego nie będzie. Także lecimy dalej. I'm a Fish, official trailer. Okej. Już wcześniej widziałem to. Może być całkiem spoko. Tylko pytanie, czy to jest tylko na jedną platformę, typu Epic, czy coś więcej? To mnie ciekawi. Deli Snapchata ma, kurde. Ryby w kosmosie. Nice, spoko. Spoko giereczka może być. I Game Pass? Nie wierzę. Game Pass? Jest na Game Passie? Czekajcie, bliska. To musimy zobaczyć, czy jest na Game Passie. I'm a Fish? Czy to jest na Game Passie? Czy to jest na Game Passie? Jest na Game Passie. No proszę, jestem w szoku. No dobra, ale lećmy dalej. Game Deck, kolejny gameplay. If you want to solve a case, you need to put in the work. Brute. Pure power. Do some grind. Do a quest. To jest wygląda ciekawie. Grind. Earn your stay. Grind some more. Craft some stuff. Get accepted. Gain their trust. Solve the case. That sounds like a lot of work and not a lot of finesse.
Pink. There are more subtle ways Pinker. To go about things. Hack. Ooh. Gain entrance. Craft a key. Search the chambers. Find dirt on subject. Blackmail subject. Case solved. You both call that detective work? This is how I would do it. First. Do it! Do it! Do, 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 do. I to już wyszło, jakby nie patrzeć. Więc może być ciekawie. A tylko to GOG, Epic i Steam, więc... Szkoda, że nie na Game Passie. Szkoda. Ale lećmy dalej. Co my tu mamy? Medieval Dynasty. The dark and dangerous medieval ages bear many challenges. You need to hunt to survive. Ooh. And build shelter against the elements. Be clever in trading. Expand your settlement. And keep your people happy. Defend your village against the outlaws and make your family live in safety. Create and grow your own medieval dynasty. Ciekawe. Medieval dynasty. Ciekawe. Pytanie, co to za typ gry, jakby nie patrzeć? Tutaj też za dużo nic nie pokazali. Typu z pierwszej osoby jedynie, ale być może coś jeszcze więcej jest do zaoferowania. Przynajmniej gra ma do zaoferowania. Ale lecimy dalej. A co my tu mamy? Beatcraft. Beatcraftik jest. Zobaczmy. Znowu, żeby coś kurde zbierać? Jezus Maria. Ostatnio wysyp takich gierek jest. Valheim, typowy Valheim. Wygląda ładnie jak zwykle. Ale dużo jest takich gierek teraz, które są ładnie wyglądają. Tylko pytanie właśnie jak z fabułeczką, czy story jednak będzie mogło to utrzymać. Kto wie. Ale lećmy dalej. Sherlock Holmes Chapter 1. Sherlock Holmes. Sherlock, friend. I wasn't sure you'd come. It's not healthy for handsome men to spend every night alone. You may be right. Then free yourself from inhibition and expectation. The night is young, and so are the guests. You should try to enjoy both. The more time you spend here in Cordona, the more I feel it my duty to bring you into our world and show you all we have to offer.
And what is on offer today? Ooh. On nights like these, some are more prone to bend the rules of morality. It's part of the appeal. That's murder. I doubt there's anything left to bend. But that is the point. Who are we to judge? My ultimate duty is to provide the world with truth. That is a moral responsibility. That's not morality. Morality is subjective, just like truth. There is little to be gained from indulging in it, and far better things to indulge in. And now, our evening begins in earnest. W listopadzie. Spoczką. Spoczką. Może się pogra? Zobaczymy. Zobaczymy. Jeśli nic innego ciekawszego nie wyjdzie, a będziemy mieli luźne plany, to może, może. Kto wie, kto wie. Ale lecimy dalej. Island of the Wind. O, przepraszam. Island of Winds. Ég hef búið á eyjunni ævi langt. Hér kynntist ég bæði fegurð og grimmd. Hjekk á hori minni og auðug þóttist er aðra fann. En skjótt skipast veður í lofti. Dulin öfl. Dvelja nú í dagsljósi. Myrkur ristir láð og lög. Og raskar heimsins ró. Eigi má sköpum renna. Okej. Okay. Może być jakiś horror, kurde, albo coś. Ciekawostki, ciekawostki. Kto wie? Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, next one. Death's Gambit Afterlife. Jak zwykle się odpaliło, a nie chciałem. Sorrow resonates through the kingdoms. You can feel it in the air. A fermenting thirst for revenge. Thirst for revenge. We train. We fight. To push our limits. But what are yours when you have nothing to lose? And so the sheep becomes the shepherd. Culling them to this fool's paradise. What do you dream of becoming, Sorin? The immortals of Kaer Shorai will stop at nothing to preserve their immortality. Death makes no exceptions. Imagine what you could do if you were free of them. You lack the conviction to do what is necessary. Fate is not so easily broken. You continue to feed into this cycle of death. Ooh. Your light doesn't deserve to fade just yet. You remember our deal. Don't you? No, hu, hu, hu. Spoko, spoko, czyli jakiś dodatek do Death's Gambit. Spoczko, spoczko, Dark Soulsowe trochę. Ale lećmy dalej, bo czas goni, jakby nie patrzeć. Wrath, The Oblivion Afterlife. Już ostatnio ten Afterlife'ów. To jest gierka na VR, więc zobaczmy, co tutaj ciekawego i jak to się rozwija ten VR. No, wiesz, ładnie wygląda.
tego co widać. Tak, to na pewno jest horror. I to jeszcze ogrywać na VR-ze? Mój Boże Święty. Wygląda przynajmniej przyzwoicie. Nie powiem, że nie. Ale mówię, to jest gra na VR-a, więc no niestety możemy się tylko oblizać. Tales of Iron, kolejny trailer, który na nas czeka. The king is dead. A, to też chyba gdzieś widziałem. Piesiek. Tales of Iron. Spoko. Może też być całkiem elegancka giereczka. Ale lećmy dalej, Co my tutaj mamy? No tutaj mamy jak zwykle naszego Call of Duty Vanguard. Official beta trailer. Choose your weapon. Właśnie, kiedy raz wychodzi ten Vanguard, kurde? Jakoś musi chyba niedługo wychodzić. Muszę wam powiedzieć. Jest. 5 listopada beta. Nie, czy 5 listopada chyba ten wychodzi już gierka, jak nie patrzeć. Aż sobie zerknę, szczerze powiedziawszy. Vanguard. Tak, 5 listopada wychodzi. Po prostu okej, okay. A to jeszcze trochę czasu jest, jak nie patrzeć, to easy. Ale lećmy dalej. Ludziska Level Zero. Horror. Good. Multiplayer horror. Noni. Oh damn. Attention, critical overload. Backup power failure.
Pięknie, kurde. Multiplayerowy horror, kurde. To może być. To może być strzał w dziesiątkę, powiem. Jakby nie patrzeć. Ale lećmy dalej. Zostało nam ostatni tytuł na całkowite podsumowanie zeszłego tygodnia. Aragami 2 Official Launch Trailer. Także zerknijmy. An ultimate origami. Ale tam smoczek go tam wyssał. Pięknie. Available now. Fajna gierka, jakby nie patrzeć. No, ale ludziska, tak jak mówiłem, to w sumie był ostatni trailer z zeszłego tygodnia, czyli od 11 do 17 września, także to mamy z głowy. No, także w niedługim czasie jeszcze po tym, jak to z zeszłego tygodnia się ukażą, na pewno będę wypuszczał z tego tygodnia i powinno być całkiem spoko. Będę starał się gdzieś tam to w miarę nadrobić, żeby gdzieś na bieżąco to wypuszczać. Ale pewnie jeszcze trochę zajdzie, zanim się z tym wyrobię, ale będę się starał, jak zwykle. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie moich materiałów i widzimy się już niedługo w kolejnych. Trzymajcie się. Hej.